prawej stronie mamy parking, ale zaraz zobaczymy, ile ciężarówek na ten parking zjedzie. Jedna minęła, druga minęła. Ja muszę zobaczyć, no bo zobaczymy zaraz, co tutaj się będzie działo. Następny jest jakieś 15 km, czy tam 12. To jest dzik. Typowy dzikus. A nuż widelec, coś się znajdzie. Już stoją tutaj. Ja pitole. Zobaczcie. No mógłbym tu na wieździe stanąć, ale jak to się tam prezentuje? Tam nie ma nic zupełnie z przodu. A zobaczymy tutaj. Z tyłu. No, z tyłu tak samo nie ma nic. Zobaczcie. No nieładnie. Nie podoba mi się to. Jeżeli się przegnie, tylko dobra, przegnie to sobie można, tylko kwestia, wiecie, jest tego, lekko w prawo, ile na takim przegięciu możemy jechać, bo tak naprawdę... Lekko w prawo. Gdzie ja zajadę, kurde, do Frankfurtu na Dodrom? Tu nawet nie widzę, czy coś tutaj jest. Nie, tam też wszystko zawalone. No nieładnie. A jakbym tutaj się przytulił? Nie. Kabina by mi wystawała. Kurde, na ten wjazd. To nieładnie. No i co, za 500 metrów kolejny parking przy miejscowości Hagen przed Dortmundem. Ojejku, to borówka już tutaj się naszarpie. O, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No mówię, we Francji to człowiek by stanął na wyjeździe, na wjeździe. A tu w tych Niemczech to wiecie, jak to jest. Trafi się policjanta, któremu się chce rzeźbić w kupie i będzie lipa. Mam 30 minut, później tam do jeszcze jednego parkingu to bym dojechał. Tylko tu warto by było gdzieś po prostu wziąć i stanąć. No tu mógłbym, no ale tu takim zygzakiem, zobaczcie co się dzieje. Tam to nie ma nic. Zupełnie. Z przodu. Zobaczymy tutaj. Bo nieraz tak jest, że wiecie, poustawiają się z tyłu, bo widzą, że już jest popchane. A tu nagle się okaże, że gdzieś tam jeszcze można się przytulić, no. Ale tu nie można. Po 50 metrach, lekko prawo, a jeden, nie ma, kochani, gdzie. Tu w rajkach też nie ma, bo tak to jeszcze by się cofnęło. No, zasrane wszystko jest, ja pierdzielę. No masakra. Ten to już stanął tak, że będzie mnie tutaj pewnie naprowadzał. On mnie na zakazie wyprzedzał. Gamon jeden. Zobaczcie, no ja tam się nie złamię, widzicie? Po krawężniku musiałbym iść, bo on sobie tak stanął. No. I musi teraz on odjechać. Żeby się znalazło jakieś tutaj przejazd w ogóle. A patrzcie, jak tam jest. No tam to na styk. Jedź, kurde, no teraz to co, no, gościu. Ja go muszę wyprostować trochę.
No. No ja pierdzielę za głąb z tego Hiszpana. No ja nie przejadę, bo zobaczcie, jak tam wygląda to. Widzicie w lusterku? No. Ja go muszę tu wyprostować. O. I teraz go dopiero mogę wyłamać. Ja pierdzielę. No taki gamoń. I on tak sobie, on myśli, że on jak tutaj sobie cofnie, to tak sobie będzie stał. No każdy, kto będzie wyjeżdżał, to go będzie budził, bo to się nie przejedzie po prostu. Tam, żeby głąba nie zahaczyć. Dobra. I on se tu wjedzie teraz. No. Na sekre. No ja na tych dziurach to nie będę stawał. Zobaczcie. No. Tutaj to można zbiorniki pogubić. Zresztą tu nie jeden poobcierał, widzę. Dobra, straciliśmy kupę czasu tutaj. Mamy parking Lichtendorf za kilometr. To jest pompa i tu muszę się zatrzymać. Chociażby na 45, żeby później jeszcze mieć 53 minuty jazdy, 55. Do dychy, nie? Chociaż zobaczymy, bo to jest do... Tak, do 10 mam jazdę. O, tam już czerwone światła widzę, co już jest dobrze, w sensie w cudzysłowie. Już widzę, że nie tylko ja tam chcę się wcisnąć. Ale gdzieś muszę się tu przytulić, chociaż mówię, na 45 minut. Zaraz będziemy lukać, moi drodzy. Gdzie tutaj się da stanąć? Czyli tak. Tutaj pod pompami to już nie ma gdzie. Aczkolwiek pewnie jakbym się cofnął i jeszcze raz patrzył. O, drona tu wypuścić, to tak, to by było fajnie. Ja pitole. O. Wiecie co? Zaraz. Co ja? Może tutaj się złamię? Na tym zakręcie. O. Dobra, stanąłem, moi drodzy. Tak. Na szczęście tam zbiornik nie dotyka. A tu wygląda to w ten sposób. No i tak, osobówki tu przejadą, a tu jest tylko dla osobówek. To jest ok. Już inaczej nie mogę stanąć tutaj, bo no nie ma gdzie się przytulić, cholera jasna. Tam widzę, odjeżdża ten, albo wjeżdża chłodnia. Tutaj też tam kombinuje. Ten odjeżdża tutaj Rumun, albo się poprawia, nie wiem. No ja sterczę tak, kochani. I tu naprawdę nie ma, no nie ma miejsca, zobaczcie. On będzie odjeżdżał. Czyli prawdopodobnie ten, który jest tutaj stanie, to się postawi tutaj. No i tylko tak mogę stanąć tutaj. Na dzisiaj.
Wiecie wam, także widzieliście, jak tutaj sobie musiałem stanąć. Teraz muszę mądrze wyjechać, żeby tu nic nie pourywać, czyli muszę odbić w prawo. W prawo, żeby się odsunąć od krawężnika. Za mną już nie ma żadnego auta, także powinno być ok. Noc przerąbana, dlatego że było tak gorąco, duszno było. To było nie do, to było, moi drodzy, nie do wytrzymania. Klimę włączałem, wiatrak włączałem, ale to się nie dało po prostu tutaj wyrobić. Jak w Hiszpanii, albo gorzej. Naprawdę, uwierzcie mi, a jestem koło, moi drodzy, koło Dortmundu. Dobra, i teraz tak. Odbijemy w prawicę sobie. Tu muszę poczekać, bo tam jedzie jakaś osobówka. O Jezus kochany, zobaczcie, jak oni jeżdżą. Tutaj i teraz powinno się udać wyciągnąć go tu do samego końca, ale nie wiem, czy się uda. Dobra. Teraz. Dobra. Wyjedziemy sobie tędy. Zresztą nie kombinowałem. Chyba wyjedziemy. Powinien się wyjechać, dobra. Nie kombinowałem już z cofaniem, z kombinacjami. Ten przede mną został. On mógł dalej się pociągnąć. Dlaczego? Dlatego, że tam stoją dwie ciężarówki, jedna za drugą, tak naprawdę, bułgarskie, które już się wrosły w ziemię. I to widać. Wiecie? To widać, że one się już wrosły w ziemię. I on jakby się pociągnął dalej, to wtedy ja mógłbym sobie... Aj, kaba. To wtedy, moi drodzy, ja mógłbym sobie wjechać głębiej tam. No, sobie stanął tak, żeby one mogły wyjechać, jak one są zapadnięte, one są dosłownie zapadnięte. No. To jest kwestia obserwacji jeszcze. Aj, młody chłopak, słowak taki, kurde, ale... Chodził wczoraj koło tego swojego auta, włączał co chwilę ten, jak to się nazywa, pilotem i wyłączał zamek. No taki trochę nerwowy. Wyszedł dosłownie na 2 metry od auta, zamknął auto. Wrócił, nawrócił, no tam. Odwrócił się w kierunku auta, otworzył auto. I tak co chwila. Dobra. Jedziemy. Oj, dawno tędy nie jechałem. Nawet jak jeździłem tutaj przez Zagłębie, to ja jeździłem tutaj od razu do góry, albo od strony Venlo, albo do góry, przed całym Zagłębiem. Od razu do jedynki, żeby się dostać. I koniec. O, już pokazało, bo wychwyciło kątem te pachołki i że jest niebezpieczeństwo na drodze. No, te dafy tutaj są niedopracowane. Ja nie wiem, kolejny raz się powtórzę, nie wiem, jak to jest możliwe, że... Przecież takie auta przychodzą testy. Ktoś to sprawdza, no, na jakichś łukach, no jakieś, nie, no, nawet jeżeli nie przechodzą testów, ale gdzieś jest w komputer wpisane jakieś wszystkie dane i jest jakiś program, który to musi testować, no to chyba wychwytuje, że no nie, no ten radar jest tutaj w takich sytuacjach bezsensowny, bo ostrzega o czymś, czego nie ma. No tutaj jednak jest, to wygląda tak, jakby złożyli samochód i wypuścili.
No i troszeczkę jak... Trzymaj się lewej strony. Jak z tą szczypawką, która dwa lata strony. Temu czy trzy lata temu wyszła. Wypuścimy i zobaczymy, co będzie dalej. Jakie będą skutki. Tak samo tutaj. A, no i nie jeździłem tutaj. No bardzo rzadko tędy Bielefeld jechałem. Na Ham, o tu w tą stronę, nie? Trzymaj się lewej strony. Następnie pojedź autostradą. A tutaj widać też, kurde, ta jedyneczka jest porozkopywana. No ale... Co mam zrobić? Co mam zrobić? No nie zawsze jest idealnie. Tu minęliśmy przed chwileczką wiadukt, który robią. No i my już jesteśmy za wiaduktem. Nie było korka na szczęście, ale ci, co jadą w kierunku Zagłębia Rury, zobaczcie. Na razie tam są trzy pasy. Jest oczywiście wszystko spowolnione. Zaraz te trzy pasy przejdą w dwa i się zacznie. Jak to mówią, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Ta-dam! I mamy koreczek. Proszę bardzo. Też na wiadukcie tutaj wiadukt robią. Minąłem tutaj parking 1 i akurat widziałem, jak do czarnego BMW kombi wsiadali policjanci, ale to było kombi cywilne. Zobaczymy, wsiadali i będą wyjeżdżać. Zobaczymy, czy się uda ich namierzyć. Dobra, wjeżdżamy, robimy pauzę, idziemy pod prysznic. Zjemy coś i jedziemy dalej. Jak codziennie, tak naprawdę. Wygląda wszystko. Tu nie jeżdżę tędy. Nie staję tu. Także nie znam w ogóle, że tak powiem, tych parkingów. O, tutaj się ustawimy. Dobra. Trzeci świat to jest dosłownie, jeżeli chodzi tutaj o płatności kartą. Byłem na stacji benzynowej. Nie, tam nie, tutaj w tym. Gdzie? W restauracji. Dobrze. Restauracja jest tutaj, zobaczcie już, ja zanim włożyłem kamerę już jakiś czas jechałem. Wielgachny parking. Dobra, poszedłem do restauracji, ale tam tylko only cash. Mówię, bycie chudy byk. A mówię, nie będę latał tutaj po 500 metrów jedną, 500 drugą, bo on tylko gotówka jeszcze rachunku nie wystawi, cwaniaczki. W Niemczech bardzo trzeba uważać przy kasach, bo potrafią tak, nie dać tego bileciku, 1 euro, że później na przykład jak idziemy do kibelka i dostajemy bilet taki z, dostajemy takiego tiketa z tej, no, przy wejściu. Jak wrzucimy tam 1 euro do tego automatu i na przykład później jak idziemy się wykąpać i ileś tam kosztuje na tym, na tej stacji ten, w tej firmie w ogóle, która to prowadzi, ta te bary i tak dalej, ma te toalety. W każdym razie jak na przykład tam 4, 5 euro kosztuje, 3 euro, nieważne, no to dajemy ten bilecik tego tiketa, ona tam sobie skanuje i 1 euro jest taniej wtedy. Tak, jakbyśmy mieli, za przeproszeniem, sikanie za darmo, to wcześniejsze. Ale często na przykład weźmie się ten bilecik, im się da, a później ona nabija normalną cenę. Trzeba się wykłócać. No wtedy dopiero tam uniesie się i dobrze ona nabije. W niemieckich stacjach benzynowych, na niemieckich stacjach trzeba naprawdę uważać i liczyć te pieniądze i patrzeć, jak się dokłada kartę albo telefon do czytnika, do terminala, czy faktycznie na terminalu widnieje kwota, którą oni sobie tam wcześniej zawinszowali, czy nie jest wyższa, bo są cwaniaczki. Także nie wykąpałem się, zrobiłem sobie kawę, jedziemy, wykąpię się już na Oder West, tam gdzie jest tańszy prysznic, był też, mówię, już dawno tutaj na Świecko nie jechałem, no rok może będzie, może niecały.
że nie wiem, jak tam nawet teraz wygląda. Na tym Oderwesie, nawet jak budowa była. Zobaczymy. No, tam się wykąpię i później pojedziemy gdzieś na S3 w Polsce, tam staniemy. I jutro rozładunek i do domciu, hura. A tutaj mamy Niemca z fantazją. Proszę, fajny Sabik, bardzo mi się te auta podobały kiedyś. Do tej pory mi się podobają, ale te ostatnie modele, które były, jak ktoś się troszeczkę motoryzacją interesuje, to pewnie wie, miały takie srebrne, chromowane, chyba plastik był w ogóle, obwódki z przodu na reflektorach. To już taka tandeta była, że masakra. A tu chciałem wam pokazać, bo gdzieś jest radar, plumka, są radary. Po prawej stronie, przed tym stelażem, zobaczcie, widzicie? O, to są, tak wyglądają radary na A2, jak na kurzej łapce, kurzej nóżce tak stoją. Także wszędzie są różne te radary. A, wracając do Saba, Saby zawsze mi się podobały. To chyba Opel GM chyba to przejęło w ogóle. Później chyba, nie wiem, czy nie Chińczycy, bo to za szybko się dzieje, nie tak jak kiedyś się działo. Kiedyś to proces był, a teraz to nawet nie wiemy kiedy, patrzymy, bach. Chińczycy mają na przykład tam, nie wiem, jakieś udziały, albo nawet BMW, prawda? Albo Volvo, czy coś tam innego. Ja tak teraz przykładowo powiedziałem oczywiście. Także o, tutaj Harley Davidson. W każdym razie Saby bardzo mi się podobały. A jeszcze ten ich wynalazek Night Panel oraz kluczyk nie w kolumnie kierownicy, tylko tutaj w tej no tutaj gdzie się tam na przykład trzyma tą tak to się nazywa, no tutaj tak o na przykład, zapomniałem jak to się nazywa, w tym tunelu takim o, przy hamulcu na przykład ręcznym, prawda? To mi się też bardzo podobało, takie rozwiązanie, to podobno z samolotów jest wzięte. O, i bach, 800 metrów, A2 i już mamy spowolnienie, bo za chwilę będą roboty drogowe. A tutaj co mi wyskoczyło? Ja pitole. Co to 33 minuty opóźnienie i już 27 minut objazd zaoszczędzę. Gdzie to się tak dzieje? Pewnie Berlin. Zaraz obadamy. Ale muli ta nawigacja. To chyba Magdeburg, tak? Zaraz. Przed Magdeburgiem. Kurde. Przed Magdeburgiem. Wypadek samochodowy. No ale to jakąś 8-1 tutaj widzę. Czy B1. Trzeba będzie pojechać. No także widzicie, tutaj w Niemczech to jest po prostu dynamiczna sytuacja. A widzicie. Widzicie, także ktoś się tam zapytał. No tak, no będę musiał pojechać tyle, ile będę mógł tym objazdem. A i tak 33 minuty będę stał.